Cześć wszystkim, z tej strony Andyki, witam Was w dzisiejszym odcinku z gry Horizon Zero Dawn. Kontynuujemy historię. Historię. W sumie dzisiaj raczej porobimy rzeczy poboczne, aczkolwiek też to można nazwać historią Aloy, tak. Ostatnio uratowaliśmy właśnie nasze plemię i poznaliśmy historię narodzin Aloy. I teraz właśnie myślałem, żeby porobić jakieś rzeczy bardziej poboczne. Właśnie na przykład jakieś obozy bandytów może. Tutaj mamy jakieś próby łowieckie. Nie wiem, czy na razie chcę to robić. Pamiętam, że kiedyś mnie denerwowały strasznie. W sumie najpierw możemy zrobić obóz. No w sumie teraz te obozy na obecnym poziomie, jaki mam, to chyba już nie będą raczej sprawiać za dużej trudności. Ile w ogóle jakąkolwiek będą sprawiać. Gdzie on jest tam, jest ten obóz, dobra. Aha, świetnie. Aha, to ja już mam go teraz na hita w tym momencie. To fajnie. W sensie jak w ten punkt trafię. To nieźle. Byłoby to ciekawe, gdyby nie szukały mnie. No i Aloy niewątpliwie. Dobra. Przepraszam za konsolę, jakby szumiała. Bo nie wiem, czy to słychać, ale możliwe, że słychać. No to wracamy do poważnych spraw. Oni będą tam gdzieś. Serio, w pancerz poszło. Tak sobie będę od czasu do czasu troszkę polował, bo może jeszcze są jakieś te... W sensie, no na pewno, żeby mieć 100% gry, to na pewno trzeba mieć wszystkie jakieś tam te armory, to są fioletowe. Tak, fioletowe armory, trzeba mieć chyba wszystkie, jakie tam są. Z podstawki. Przez co trochę właśnie tam potrzeba jakiś skór, czy jakieś tam rzeczy z robotów, to... No to raczej tu będę zbierał. No i jest obóz, proszę bardzo. Dobra, to ten się tak ładnie wystawia, to już dostanie na pierwszy ogień. Tu mamy snajpera, to też pożegnamy. Zaraz, w ogóle... Czy ja... Aha, ja teraz jakkolwiek ich nie trafię, to mam ich na hita. Nie wiem, to w sumie spoko. Jest i alarm. Muszę na niego uważać. Ja nie będę uważał na żaden alarm, nie mam zamiaru. Pokaż się, żałosna pipko. Co? Nie ma takich do mnie haseł. Myk. Atakują! A i owszem, atakują. Zgadza się, atakują.
Idźcie sobie spokój. Po co wzięli ludzi w niewolę? Na pewno po nic dobrego. Kto jest? Halo? No what? Odejdź weź. A reszta z nich się w sumie nie kapnęła nawet, że są atakowani? W sensie, no trochę ogarniają, ale jakby nie szukają nawet wroga, więc... W sumie troszkę beka. Ale już zaraz w ogóle nawet nie będą musieli szukać. Wytłuką nas wszystkich! Wow. Skąd na to wpadłeś? Dobra, jeszcze jest jeden i to będą wszyscy, czy jeszcze ktoś będzie? A, to tyle. Okej. Chwilę. Porozmawiajmy. To zaszczyt. Ja... Święta Wszechmatko. W porządku? Trzeba ci czegoś? Tak. Widzieliśmy, jak pozbyłaś się tych bandytów z obozu. Dziękujemy. Oni nas okradali. Ganiali po nocy, wyśmiewali. Myśmy są wyrzutki, niewoje. Prawie bezbronni. Skąd przybywacie? Część z nas przemierza świętą ziemię od lat. Ja natomiast... Moja wioska została spalona podczas krwawych łowów. Wiesz, strasznie żałuję, że ich wtedy nie obroniłem, ale byłem wyrzutkiem, zanim przyszli tutaj Kardża. Jak zostałeś wyrzutkiem? Byłem głupi. Nie robiłem tego, co mi kazano. Unikałem polowania przy każdej nadarzającej się okazji. Kłóciłem się z rodziną non-stop. Wdawałem się w bójki. Ale kiedyś coś poszło nie tak. Miałem szczęście, a on go nie miał. Zginął. Nikt nie widział, co się tam wydarzyło. Zasłużyłem sobie na to wygnanie. Nie wyglądasz na tego, kogo opisujesz. Mam nadzieję. W jaki sposób się tu znaleźliście? Dziwi cię, że rozmawiamy, chociaż prawo tego zabrania. Widzisz, nie mamy innego wyjścia. Tutaj, poza obręczą, sami. Nie osądzałam was. Sama byłam wyrzutkiem. Wybacz mi. Słusznie pytasz. To ja ich do tego przekonałem. Powiedziałem innym, że zostaliśmy tylko wygnani, a nie skazani na śmierć. Mądre podejście. No mądre. Wszyscy jesteśmy wyrzutkami. Możemy przetrwać tylko trzymając się razem. Ten obóz może nam teraz służyć jako dom. Pozwolisz nam zostać, nawet jeśli przez to prawa naszego plemienia są łamane? Jasne, oczywiście. Och. Kamień spadł mi z serca. Jesteś dla nas inspiracją. Dziękujemy. Okay. Taka pogawędka. Ale powiem wam, że naprawdę taka walka w tych obozach, jak ja już mam taki wysoki poziom, to jest no nic trudnego i to jest takie po prostu, ja wbijam, zaczynam strzelać i jest zwycięstwo. To tak mniej więcej wygląda. Dobra, kupiec. Co ci mogę sprzedać? Trochę ci mogę sprzedać. Okej, co my tu jeszcze mamy?
Następne rzeczy. To się jest tylko do sprzedania. Okej. Okay. Dobra, to mniej więcej ogarnąłem właśnie tutaj z tej zakładki. Z tego posprzedaję te wszystkie zielone i w sumie niebieskie też. Już tyle tych fioletowych mam, że zawsze coś znajdzie. Tak oto w ogóle Aloy będzie najbogatszą osobą tutaj. No dobra. Sprzedane. A, i tutaj się teraz osada zrobiła. Normalnie mogę się teleportować. To spoko w sumie. To teraz sobie polecimy do tego obozu. Też sobie powalczymy. Przynajmniej wciąż są zaskoczeni. No proszę, proszę. Weź to i pamiętaj o mojej wdzięczności. A coś dostałem? O, skrzynię skromnej nagrody. Jak miło. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Ale patrzcie, jakie tutaj jest fajnie ta trawa zrobiona, taka malutka, jak takie trochę zboża to wygląda, albo taka mała mgiełka. Ha. Fajny fragment. Jak się tak zwróciłem uwagę akurat na to. Dobra, gdzie oni mają ten obóz? Obóz. Gdzie są najbliżsi? Tam stoją. Tam jest jeden. Ci są silniejsi. Znaczy z nimi też się nie będę długo bawił, tak? Natomiast są na pewno silniejsi od tych poprzednich. Chociaż dobra, wątpię. Albo nie wszyscy. Jak lecą na mnie, co? Co tu się stało właśnie? Od boku!
On przetrwał. Ja tak się zacząłem patrzeć dalej, czy oni tam są. O, lecą ci. Wow. Ty. Nie ma takiej zabawy. Jasne, jasne. Wszyscy? Wszyscy. Okej, dobra, czyli następna osada tak jakby przejęta. Znaczy osada, no obóz zamieniony na osadę, tak? No, dokładnie. Jakie my tutaj jeszcze mamy te obozy bandytów? Mamy jeden tutaj. Jeden tu jest. Gdzieś jeszcze są? Nie, to jest koniec. Będzie. No dobra, no to zrobimy chyba te dwa i to będzie idealne. Dobra, no to teleportujemy się tu. Loading jak zwykle. W ogóle już niedługo pewnie będziemy zaczynać ten dodatek, Frozen Wilds. To w sumie też będzie ciekawe. Patrzcie, jak się osadzili tam na górce z tym obozem. Fajne mają miejsce, nie powiem. Będzie dobre dla ludzi, którzy to przejmą. Niewątpliwie. Znowu plejka sobie zaczyna szumieć, więc nie wiem, czy będzie to słychać. To jest przeskok? Chyba ta. No dokładnie. Coś czuję, że walka w tym obozie może być fajna, bo tutaj mają właśnie tak w dosyć ciekawym miejscu go położonego, czyli może być efektownie naprawdę. Oni już tu są? Nie, będą kawałek dalej pewnie. Tu jest wieża strażnicza. Nikogo tu nie ma? Nie. Okej. Okay. Nie wynikam. Czarny dym. A, są. Myk. Kolejni bandyci, jak ci w diablym pragnieniu.
A, tu się, nikt się na razie nie kapnął, że ja w ogóle wszedłem. No to. To orientacja jest na wysokim poziomie, jak widzę. Kto strzela? To jest świetne pytanie. Kto strzela? Będziemy martwi, jak nie zaczniemy walczyć. Wciąż wężą. No niech se węszą. I tak dostaną. Czy leci jakieś wsparcie? Powie, gdzie pobiegła. A, no to właśnie rozwaliłem wsparcie. Jest tu ktoś jeszcze? Nie, to koniec. No to fajnie. Super poszło. Okej, dobra. To został nam jeszcze jeden. Jeszcze jeden obóz. To jest tu tylko. Chyba. Mi się wydaje. No, chyba nie ma więcej. Nie, są tylko tereny łowieckie i te. I kotły. No, więc. Więc ja się tu steleportuję z chęcią. Tu o. No i też będzie w sumie ostatni obóz na tej mapie z podstawki. Nie pamiętam, czy jest jakiś obóz w dodatku. Chyba jest, ale nie jestem do końca pewny. No, jak zwykle loading. Ja swoją drogą właśnie już po naprawdę dłuższej serii, no bo już tam trochę tych odcinków jest na kanale. Jak oceniacie tę grę? Jestem aż ciekaw waszych opinii. W sensie ja bardzo lubię tę grę, tak trochę z sentymentu, a trochę no po prostu dlatego, że jest fajna, tak? Natomiast jakby odzew widowni też by się jakiś przydał właśnie, czy wam się podoba, czy nie. Dobra, jesteśmy. Obóz jest w tę stronę, okej. A, bo my tu. Dobra, never mind. My jesteśmy przy południku. Nawet jakoś nie zwróciłem na to zupełnie uwagi. Nie obejdzie się bez walki. Tam obejdzie się. Zaraz zostanie jeden z drugim. Nie wiem, czy nawet walką można nazwać. Myk. No i po problemie. Nie, teraz ten mój łuk jest naprawdę tak fajny, tak mocny. On jest no jak praktycznie jak łuk wyborowy, tak? Więc naprawdę fajnie. O, to są te pułapki nękaczy. Jest nękacz.
to jakiś drugi, czy to tylko... Jest drugi. Czy tam widzę trzeciego? Tak. Zgadza się, jest trzeci. Jest tu jeszcze jakiś? A nie, tu przyleciał już inny, jakiś w ogóle robot. Natomiast... Nękaczy już chyba nie ma, już chyba załatwiłem wszystkie. Aczkolwiek trzeba się rozglądać. Ale swoją drogą właśnie podoba mi się, jak są zrobione te nękacze. W sensie one są takie, no właśnie niewidzialne, nie zauważysz ich, to możesz mieć, to może być słabiej. Natomiast właśnie jak są widoczne, to jest taka mgiełka jakby, no... Fajne, podoba mi się. A, no po prostu, dobra. Zabieram. To jest ten obóz, tak? Gdzie, od której strony mają wejście? Od tej, co idę, chyba też jest jakieś. Dużo ich tam na razie widzę, parę osób. Dobra. Ja, da się tu wejść, dobra. Najpierw. Oni już mają troszkę większe poziomy i to widać, bo oni nie giną od razu, jak dostają. Ty wroga widzisz, a wróg ciebie nie. O, lecą ci. Dobra, z nimi nie było jakoś mega ciężko. No w ogóle ci z tymi właśnie włóczniami są najsłabsi. Pokryt.
Koniec? Tak. No, to pokonani. No i idealnie. O, jest kupiec, dobrze. Chciałem sobie zobaczyć. To będzie tutaj, czy gdzie oni to sprzedawali? Nie. To było. W tym. A nie, to tu było. Dobra. Okupię sobie trochę tych pakietów szybkiej podróży. One się mogą przydać. Jednak teleportuję dość często. Okej, okay, to rozwalone. Czyli zasadniczo mapa. To mogę już wyłączyć. Co nas tu interesuje? Nie. Nie wiem, co tutaj jest. Szczerze powiedziawszy, ja bym jeszcze zrobił tą skażoną strefę. To będzie chyba spoko. Może tylko. Nie, tylko skażoną strefę. Już skupmy odcinek na walce. Chwileczkę. W ogóle muszę jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Poboczne. Bo jeszcze mieliśmy właśnie jakieś misje poboczne i teraz mi się to przypomniało. Serio, jeszcze przy tych obozach muszę pogadać z tym Nilem. Kidding me? No dobra, potem to zrobię. Ciekawi mnie w ogóle, co w tej skażonej strefie będzie. Bo nie pamiętam tutaj. Dobra, jesteśmy w skażonej strefie, tylko gdzie są ci wrogowie? Czy to są skażone nękacze? Tak! Już rozumiem, czemu ich nie widziałem. Dobra. Przez to, że wpadł do wody, teraz stracił te jakieś swoje umiejętności, czy nie? To mi się wydaje. Dobra, jeden leży. Jest następny. Ha, poczuł to.
Gdzie on jest? O Jezu! Okej, następnego mniej. Reszta, gdzie jest? Jest! Wow, dobra, tej bomby nie zauważyłem. Ale udało się. Zwycięstwo. Okej, okay. No to chyba w sumie myślę, że polecimy jeszcze do tego ogniska, zapiszemy sobie grę i to będzie koniec tego odcinka. Tak idealnie wyjdzie. Dobra, no to checkpoint. No i to chyba tyle na ten odcinek. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi. No i zapraszam do następne odcinki, na odcinki, które jest tu na kanale. Także do zobaczenia następnym razem. Cześć.